Cześć, tu Trashing Man. Witam i zapraszam na krótki filmik, w którym przyjrzymy się co nowego w wersji Kerbal Space Program 0.2.1. Pierwszą rzeczą, jaką zauważycie, będzie nowe centrum kosmiczne. Mamy tu nowe modele budynków, ładnie oteksturowane i cała ta scena używa dokładnie tego samego terenu, na którym toczy się gra, przez co czas wgrywania się będzie nieco krótszy. W tej chwili patrzymy na centrum nocą, no bo w zależności od tego, jaka jest obecnie pora dnia na Kerbinie, zmienia się oświetlenie. Kolejną nowością jest zupełnie nowy hangar do budowy rakiet i hangar do budowy samolotów. Jak widzicie, mamy tu dużo bardziej ładne i szczegółowe modele i tekstury niż poprzednio. No i całe szczęście nie widzę tu jakiegoś znaczącego spadku klatek na sekundę. Kolejną nową rzeczą, jaką zauważycie, jest to, że możemy dowolnie przydzielać poszczególnych członków załogi do każdego modułu dowódczego naszego statku. Także możemy dowolnie manipulować tym, który kerbalonauta znajdzie się w której kabinie. I możemy też zostawić, powiedzmy, wolne miejsce. W tej chwili patrzymy na hangar do budowy samolotów. Wygląda to dużo lepiej. I mamy nowy budynek, a jest nim kompleks astronautów, w którym, jak widzicie, mamy kandydatów na przyszłych kerbalonautów, obecnie dostępnych śmiałków. Mamy też zakładkę z tymi, którzy aktualnie przydzieleni są na jakieś misje i ci, którzy zginęli w akcji. No ale w tej chwili nie będzie to miało większego znaczenia i wpływu na rozgrywkę, także będziemy musieli poczekać na tryb kariery. No i tuż przed startem możemy też dokładnie przydzielić członków załogi. Jeszcze jedna zmiana, jeśli idzie o budowę rakiet i samolotów, to możliwość dodania krótkiego opisu, który w kilku zdaniach opisuje nasz pojazd. Ok, teraz omówimy najbardziej rewolucyjną zmianę w tej wersji KSP, czyli zupełnie nowy system SAS. A więc tak, w tej chwili moduły dowódcze i komputery sterujące nie mają już magicznej siły obracania statku, lecz mają po prostu wewnątrz zainstalowane koła zamachowe, które do działania wymagają prądu. Także w tej chwili nawet w załogowych statkach musimy myśleć o zainstalowaniu baterii czy też paneli słonecznych. No bo bez tego stracimy możliwość kontrolowania pojazdu. Tak więc, jak widzicie, mamy tutaj w tej chwili w opisie tych właśnie modułów zawartą informację o sile właśnie tych kół zamachowych. W przypadku bezzałogowych modułów jest to bardzo, bardzo mała siła, która wystarczająca będzie jedynie w przypadku bardzo małych sond i pojazdów. W przypadku większych potrzeba będzie już wspomagania. Jeśli chodzi o załogowe moduły, jest już nieco lepiej i mają one nieco więcej siły. A więc tak, w tej chwili, jeśli idzie o zakładkę urządzeń kontrolnych, nastąpiła tu pewna zmiana, choć te części wyglądają identycznie. Stary moduł SAS to w tej chwili koło zamachowe, które po prostu zwiększa tą siłę, dzięki której możemy obracać i manipulować naszym pojazdem. W tym przypadku, jeśli mamy ten bardzo słaby, bezzałogowy moduł, możemy wzmocnić tą siłę, zakładając właśnie te moduły. Ale w żaden sposób nie stabilizują one lotu. To nie jest system SAS. To po prostu zapewnia nam większą siłę i lepszą kontrolę. Jeśli chodzi o stabilizację, to mamy tutaj zaawansowany stabilizator, dawny ASAS. I łączy on to, że posiada wewnątrz identyczne koło zamachowe jak te, które przed chwilą zamontowałem. I na dole widzicie SAS Equipped. To znaczy, że moduł ten zapewnia stabilizację. Tak więc jeszcze raz, te zwykłe koła zamachowe zapewniały tylko siłę do wykonywania obrotów. Ten moduł też zapewnia tą siłę, ale poza tym stabilizuje nasz lot. Jeśli idzie o ten moduł, czyli duży moduł ASAS, zapewnia on tylko stabilizację, ale nie zapewnia siły do wykonywania obrotów. Podobnie paczka awioniki zapewnia tylko samą stabilizację.
Okej, także przetestujmy nowy system w akcji. W tej chwili odpalam wersję 0.2.0 i samolot Aeris 3A. Bardzo mały i trudny w pilotażu samolot. Okej, startujemy. O, jak widzicie, jestem co prawda w stanie latać tym samolotem, ale tu praktycznie nie ma mowy o jakiejkolwiek stabilizacji. Poza tym, jeśli ustawię nasz samolot w locie poziomym i puszczę stery, ten zacznie bardzo powoli cały czas obniżać lot. Tak więc no, nie mogę oderwać rąk od sterów i pozostawić tego samolotu, bo roztrzaska się ostatecznie on o powierzchnię. No i widzicie, nos cały czas się obniża. No i spróbujmy teraz nowej wersji, tym samym samolotem. Wam dziób. I no, jak widzicie, jest dużo stabilniej. No, mogę w tej chwili wyjść z pokoju, wrócić za powiedzmy 2 minuty i nic mi nie powinno się stać. Wykonywanie tak ostrych manewrów też wydaje się być dużo płynniejsze. I jak widzicie, nasz samolot cały czas trzyma poziom. Dziób ani drgnie. Także no, pod tym względem mamy dużą zmianę na plus. No i jak już lecimy, to przyjrzyjmy się jeszcze kolejnej zmianie, czyli poprawionym górom na powierzchni karbina. Jak widzicie, są one dużo bardziej wyraziste, wyższe i lepiej oteksturowane i oświetlone. Także loty samolotem w ich pobliżu są teraz dużo bardziej ciekawe. Mamy dużo lepsze widoki. Ok, kolejny test. W tej chwili przetestuję własnej roboty dwuczłonowy samolot Jastrząb 6. No i w tej chwili gramy w poprzedniej wersji. Jak widzicie, mam włączony system ASAS, który zapewnia awionika. Wszystkie stateczniki cały czas drgają. System, zamiast ustabilizować i uspokoić powierzchnie kontrolne, no wpada tu w tej chwili w oscylację. Cały czas rekompensuje swoje własne błędy. A jeśli idzie o zawracanie, jak widzicie, idzie to bardzo, bardzo powoli. W tej chwili staram się przekręcić samolot wzdłuż osi, ale trwa to bardzo długo. Okej, przetestujmy tą samą maszynę na nowej wersji. Także włączyłem SAS. Startujemy. No, samolot zachowuje się nieco inaczej. Stateczniki tak nie szaleją jak poprzednio. I jak widzicie, no praktycznie w ogóle one w tej chwili nie pracują. Ustawiły się po prostu w danym położeniu takim, aby trzymać kurs maszyny. I ani drgną. Tak więc tutaj mamy olbrzymią poprawę. Spróbujmy zakręcić. I jak widzicie, idzie to dużo szybciej i płynniej, bez takiego szarpania jak ostatnio. Tak więc jeśli idzie o samoloty, mamy tu olbrzymią poprawę. Ok, spróbujmy teraz rakiety. I w tym celu wykorzystam tu stokową rakietę Kerbal X z dołożonym modułem ASAS. Najpierw poprzednia wersja. No i tak jak jesteście do tego przyzwyczajeni, gdy włączymy ASAS, stara się cały czas trzymać kurs. No i jak widzicie, w przypadku niestabilnego Kerbal X stateczniki szaleją. No i podobnie jeśli idzie o dyszę naszych silników, też cały czas wracają się raz w jednym kierunku, raz w drugim. No i tutaj system ASAS działa w ten sposób, że gdy go włączymy, to stara się za wszelką cenę utrzymać to ustawienie, w jakim został włączony. Także spróbujmy tej samej rakiety, ale w nowej wersji. Jak widzicie, twórcy dołożyli tutaj zestaw baterii i 2 panele słoneczne. A to dlatego, że no, bez energii nie można obracać modułem dowódczym.
Także dołóżmy tutaj też system ASAS, czyli w tej wersji stabilizator, i spróbujmy wystartować. Ok, uaktywniam ASAS. I jak widzicie, no tym razem stateczniki ani drgną. Tak więc jak widzicie, ten nowy system nie stara się cały czas walczyć z tymi oscylacjami, co zapewnia bardzo dużą stabilność tym wielkim konstrukcjom. Także myślę, że będzie to sprawdzało się świetnie między innymi w przypadku stacji kosmicznych, czy też składanych na orbicie statków. Ale no jest pewien szkopuł. W tej chwili ten nowy system ASAS nie działa tak jak poprzedni. Po prostu nie stara się on sztywno trzymać tego narzuconego kursu. W tej chwili on stabilizuje tylko nasz lot. Także no tu może to być problemem dla niektórych graczy, no na pewno też dla mnie, bo trzeba będzie się oduczyć starych nawyków. I w tej chwili trzeba będzie zapewniać dużo więcej elementów, które zapewnią nam lepszą kontrolę nad pojazdem. Czyli więcej stateczników, więcej RCS, czy też koła zamachowe. A co za tym idzie, także więcej prądu, aby je napędzać. Tutaj widzicie, możemy dowolnie włączać i wyłączać te koła zamachowe. Ok, odłączam ten moduł i jak widzicie, gdy obracam nim, ubywa nam energii elektrycznej. Także w tej chwili, nawet w przypadku załogowych modułów, potrzebujemy prądu. Kolejną nową rzeczą jest to, w jaki sposób będziemy kończyć nasze loty. Bo w tej chwili nie ma już przycisku End Flight, który magicznie wykasowywałby nasz pojazd ze świata gry. W tej chwili możemy albo powrócić do centrum kosmicznego, pozostawiając, jeśli to możliwe, nasz pojazd tam, gdzie był, albo możemy po prostu przewinąć czas do tyłu i wrócić do momentu, powiedzmy, sprzed startu. Także no w tej chwili nie możemy już w magiczny sposób wykasowywać naszych pojazdów z gry. Ok, teraz przyjrzyjmy się nowym częściom, które zostały dodane. A więc tak, mamy tu nowy silnik Rocomax 4B7S. Jest to bardzo mały silnik, idealny do wszelkiego rodzaju sond bezzałogowych. No jest on, można powiedzieć, bliźniakiem tych pomarańczowych, małych, bocznych silniczków. Mamy też tutaj malutki silnik boczny LV1R. No ten z kolei jest, można powiedzieć, bliźniakiem tego najmniejszego silniczka dostępnego w grze. Także mamy tu no nieco więcej wygody, możemy montować te silniki albo na dole, albo po bokach. Kolejną nowością jest tego typu zbiornik paliwa. Tak więc no mamy tu znowu nieco więcej elastyczności przy budowie naszych rakiet. Kolejna rzecz to mały zbiornik RCS, idealny do bezzałogowych sond. No i mamy też tego typu boczny zbiornik RCS. Ok, jeśli chodzi o elementy strukturalne, mamy tego typu przejście z dużej średnicy na dwójnik o mniejszej średnicy. Tutaj mamy identyczny element, ale na 4 przejścia. I na 3 przejścia. Poza tym mamy tutaj adapter tego typu, łączący standardową średnicę rakiet z tą mniejszą używaną przez bezzałogowe sondy. I tego typu adapter o nieco bardziej stożkowatym profilu. I to tyle, jeśli idzie o nowe części. A więc bez rewolucji, ale będziemy mieli większy wybór i więcej elastyczności przy konstrukcji naszych maszyn. Ale mam jeszcze jedną zmianę. Czyli do modułu magazynowo-mieszkaniowego PPD-10 dodano wymodelowane i oteksturowane wnętrze. Także wrzućmy tam kilku kerbalonautów i zobaczmy, jak to wygląda. No i mamy tu bardzo sympatyczne, jak widzicie, wnętrze. Idealne do stacji kosmicznych, czy też statków kosmicznych dalekiego zasięgu. Kolejną rzeczą są save'y z poprzedniej wersji. Nie wiem, czy w każdym przypadku to zadziała, ale jest możliwość automatycznego uaktualnienia naszego save'u do nowej wersji.
i w moim przypadku to zadziałało. No ale drugą sprawą jest to, że wiele zaprojektowanych w poprzedniej wersji pojazdów jest delikatnie mówiąc w tej chwili bardzo trudna do kontrolowania. Okej, także to tyle jeśli idzie o ten filmik. Na koniec obejrzyjmy jeszcze jedną dużą zmianę, czyli całkowicie odmienioną powierzchnię Moona.